Witam serdecznie, tym razem z samego Rzeszowa. Za moimi plecami budynek, w którym to zaczynamy modernizację kotłowni. Kocioł z zasobnikiem przyjechał już jakiś czas temu. Stoją w garażu. Nasza trasa do pokonania. Miło i przyjemnie. I tutaj bardzo duże zaskoczenie. Pamiętam, jak byłem podpisywać umowę. Wyglądało to zupełnie inaczej. W tej chwili inwestor przygotował piękne, naprawdę piękne pomieszczenia. Dwa. Nasze działania skupią się tutaj. Postawimy sobie zasobnik ciepłej wody, powiesimy sprzęgło, postawimy kocioł. Podepniemy się pod układy całe. I tyle. I na ten moment możemy śmiało... Pięknie, ja to uwielbiam takie miejsce. Możemy śmiało się rozłożyć. Możemy sobie zaplanować, jak to faktycznie zrobić, żeby to zrobić na najbardziej estetycznie, jak się da, jednocześnie w dość krótkim czasie. A żeby wszystko śmigało i działało tak, jak powinno działać. No i dobra, my się bierzemy za pracę. Kamień przygotowany. Regulator ciągu. Pięknie zainstalowany również przez pana kominiarza. Mamy grzejniki, mamy podłogówkę, mamy ciepłą, zimną wodę. Więc wszystko fajnie leci pod sufitem, więc nasza praca będzie na pewno milusia. No i tyle. Oto teraz będzie zupełnie inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Z reguły tą część zaślepiałem. Z reguły ta część była zaślepiana i nigdy czasem podłączaliśmy tutaj naczynie przeponowe. Tym razem mamy sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem, z jedną grupą pompową, w tym przypadku podłogówka, druga grupa pompowa, w tym przypadku grzejniki, pompa do ładowania zasobnika ciepłej wody i pompa kotłowa, która będzie ganiała wodę między kotłem a sprzęgłem. W ten sposób można ten zestaw również wykorzystać, ale nie tylko tak. Pewnie jeszcze z biegiem czasu pokażemy całą masę zastosowań tychże sprzęgieł z rozdzielaczami, z grupami pompowymi. Na ten moment instalatorzy, którzy byli tu przed nami, bądź właściciel, przygotowali podejście pod rurę, pod podłogówkę 22. Mogą się pojawić pytania, dlaczego tak cienko. Prawdopodobnie tej podłogówki nie będzie zbyt dużo, więc pompa sobie w zupełności poradzi. Nie był to mój pomysł, ktoś to wymyślił, ale na centralne mamy już 28, więc tutaj będzie konkretnie śmigać na grzejnikach, aż będzie gwizdać. Dwie pompy IBO, pompy Vilo, zasobnik firmy Galmet, 200-litrowy i Stanisław, który ma trochę mniej niż 200 litrów jeszcze. Z boku ci odstajesz prawie jak mi. A Tomek jest najlepszym organizatorem. Tomek ściągnął całą rodzinę, postawił wszystkich na baczność. A co? Płacą, a nie ściągają kocioł. Pięknie. Do środka ten paleciak, bo będzie nam potrzebny. Bo tam potem po posadce będziemy jeździć później. No i co? Kocioł już... Ja bym go zsunął z paleciak. Ja wiem, ty Tomek, to może my ze Stachem w ogóle pojedziemy sobie. No i co? Jest i on. Jest i on w środku. Teraz sobie go ustawimy, jak ma faktycznie stać. Zepniemy z kominem. I będzie to już jakoś wyglądało. No i co? Jest już pełen zarys kotłowni. Kocioł spięty z kominem. Zasilanie powrót. Naczynie. Zasilanie na boiler, powrót z boilera. I to będzie wszystko. Chyba będzie można.
można odpalać. Więc chyba tu mamy zbiornik ciepłej wody. W tym przypadku 200-litrowy galmecik zalany już wodą. Właśnie napełniam układ centralnego ogrzewania. Dać zawory na dopuszczaniu płatę. No i co? Hydraulicznie mamy to spięte. Jeszcze tylko otulina. Tomasz kończy kable. Składamy kocioł. Przewody. Składamy kocioł. Instalacja zrobiona. A mamy godzinę w tej chwili chyba 14. Co od 7 rano do 14. Kotłownia ukończona. Dziękuję. Okazuje się, że można. No i teraz co? Teraz trzeba by było sobie chyba rekord wyśrubować na 6 godzin. Z odpaleniem, z uruchomieniem. Tak. Tomasz. No oczywiście. A później w pół... Co się tak też jak się patrzy? Ty za oczy zajrzał. O 8 będziemy zaczynać, że trzeba odpalać. I to by było fajne. Jak z gazówką. Chłopaki z gazem... Chłopaki z gazem przychodzą o godzinie 7. 6 kotłowni w tygodniu? Nie, 7. 6 dla szefa, jedna dla was. Tak, dobra. O. Podłączamy. Nie podłączamy nic, bo ja wodę puszczam na razie. Więc ja się tu nie będę stresował. Zawsze tutaj trzeba sobie wyczyścić, żeby na gumie było. Bez kamieni, paprochów. To zawsze stoi w różnych miejscach po rozkręceniu, więc... Pozwól się sam szarpać. 10-kilowatowy biokompakt. Akcja izolacja. A w kotle się pali. A my jeszcze nie byliśmy w domu. Śniadanie, obiad i rozpalone. To mówisz? Tak powinno być, nie? Prawie jak z gazówką. Przyszli o 7, o 15 poszli. Jeszcze trochę. Z pozdrowieniami dla firmy Skola. Tak, z pozdrowieniami dla pana Karola. Panie Karolu, jeden dzień. Pali się, żeby nie było. Tu się pali. I weźcie do roboty. I panie Karolu, proponujemy przyspieszyć tempo chłopakom. O, nie to, że my się chcemy ścigać, ale trochę tempo moglibyście zwiększyć. A tak poważnie, to na chwilę muszę się wziąć do dostrojenia tego kotła, do tego peletu, bo mamy jakiś, no taki jakiś ciekawy ten pelet. No i co, mamy ukończoną całą maszynownię, kotłownię, maszynownię. Inwestor się popisał, przygotował fajne miejsce. W związku z tym mieliśmy naprawdę bardzo dużo pola i przestrzeni do popisu. Kotłownia ustawiona, działająca, woda nagrzana. Grzejniki w dniu wczorajszym zagrzały również. My z tego miejsca się żegnamy i lecimy gdzieś w okolice Radomia. Pozdrawiam serdecznie.